Zasada dmij wyjebane, a będzie ci dane może wydawać się trochę prowokacyjna, ale faktycznie kryje za sobą interesujące mechanizmy psychologiczne. To podejście oparte na odpuszczaniu, na umiejętności puszczenia niektórych spraw wolno, żeby paradoksalnie uzyskać lepsze rezultaty. Na czym to dokładnie polega? Kiedy przestajemy trzymać się kurczowo swoich oczekiwań i obaw, zaczynamy tworzyć mentalną przestrzeń na nowe rozwiązania. Jest to mechanizm, który w psychologii nazywamy paradoksem intencji. Nadmierne starania i presja często prowadzą do gorszych wyników, a gdy odpuścimy, rezultaty przychodzą same. Działa to na kilku poziomach. Pierwszy poziom to przepływ, czyli flow stan, który osiągamy, kiedy jesteśmy zaangażowani w coś bez presji na wynik. W takim stanie nasze myśli są czyste, napięcie znika, a efektywność rośnie. To trochę tak, jakby mniej znaczyło więcej, zamiast się spinać, działamy w sposób naturalny i w pełni efektywny. Kolejna rzecz to redukcja napięcia emocjonalnego. Im bardziej chcemy czegoś za wszelką cenę, tym bardziej przytłacza nas stres i lęk przed porażką. W efekcie tracimy zdolność do działania w pełni swoich możliwości. W momencie, gdy odpuszczamy, to napięcie opada, a my odzyskujemy jasność myślenia. Mamy tu także efekt ironiczny, im bardziej usiłujemy uniknąć jakiejś myśli, tym bardziej ona wraca. Dlatego lepiej po prostu pozwolić myślom swobodnie przychodzić i odchodzić, bez nadawania im większej wagi. Warto zobaczyć, jak ta zasada działa w praktyce, bo przykłady są naprawdę ciekawe. Weźmy sytuację zawodową. Kiedyś obsesyjnie dążyłem do awansu, spędzałem w pracy długie nadgodziny, a efektem było wypalenie zawodowe. Dopiero kiedy zdecydowałem się na bardziej zrównoważone podejście, zaczęły pojawiać się szanse na rozwój i to zupełnie niespodziewanie. Podobnie jest w relacjach. Wiele osób, które przestają obsesyjnie szukać miłości, znajduje partnera. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy nie wymuszamy relacji, nasze podejście staje się bardziej naturalne, a przez to bardziej atrakcyjne. Ostatni przykład to dążenie do szczęścia. W psychologii istnieje pojęcie tyranii pozytywnego myślenia, czyli przekonania, że powinniśmy być szczęśliwi za wszelką cenę. Często jednak im bardziej dążymy do tego szczęścia, tym bardziej dostrzegamy jego brak. A gdy przestajemy się na nim skupiać, pojawia się naturalnie. No dobrze, ale jak w praktyce zastosować i mieć wyjebane? Po pierwsze, zaakceptuj, że nie wszystko zależy od ciebie i że nie każda sytuacja wymaga twojej kontroli. Zmniejszysz w ten sposób napięcie związane z poczuciem, że musisz nad wszystkim panować. Po drugie, skup się na tu i teraz. Zamiast żyć przyszłością czy przeszłością, przeżywaj chwilę obecną, bo tylko na nią masz rzeczywisty wpływ. I wreszcie odłącz się od oczekiwań. Przestań myśleć o wyniku i ciesz się procesem. Gdy odpuścisz kontrolę, zobaczysz, że wszystko zacznie się układać znacznie lepiej niż zakładałeś. Podsumowując, zasada dmij wyjebane, a będzie ci dane, zachęca nas do odpuszczenia kontroli nad tym, na co wpływ mamy ograniczony, i do życia w sposób mniej obciążający. Dając sobie więcej luzu, zyskujemy przestrzeń na nowe możliwości, które często zaskakują nas bardziej niż nasze pierwotne plany.